Myślę, że jest dużo lepsze niż jak miałam 18 lat. Że teraz jest dużo lepsze. Tak? Tak myślę. A nie? Nie wiem, no jakby to, jaka jest nasza relacja? No ja jestem mamą, ty jesteś córką, ja się zmieniam, ty się zmieniasz, świat się zmienia. Wszystko płynie. Myślę sobie, że to jest wspaniałe, że właśnie ta nasza relacja tak też płynie i po prostu jak życie. I to jest piękne. Ja teraz mam siwe włosy i nie wiem, no jakoś tak mam takie poczucie, że to jest, że czas w przypadku rodzicielstwa jest rzeczą piękną. Ja po prostu myślę sobie, że praca, relacje w pracy to są zupełnie inne sprawy. Ja w pracy traktuję Marysię nie jak córkę. Myślę, że może nawet jestem w stosunku do niej bardziej wymagająca niż w stosunku do innych aktorów, bo znam ją bardziej niż innych aktorów. Znam ją po prostu od urodzenia, ale ja uważam, że życie przede wszystkim i po prostu życie jest najważniejsze. Mamy podobnych, myślę, że dużo mamy podobnych, ale też, że dużo nas różni. Różni, że ty jesteś bardziej ekstrawertyczna niż ja, że ja jestem bardziej introwertykiem. Albo na przykład, że ja na przykład lubię długo spać i późno się kłaść spać, a ty wstajesz o świcie i się kładziesz wcześniej. Różni nas na przykład stosunek do porządku. Ja jestem totalną, po prostu taką, że u mnie musi być harmonia na zewnątrz, w ogóle na zewnątrz, bo tam nie mówię, że w ogóle taki totalny porządek, natomiast Marysia kompletnie tego nie potrzebuje. Może być chaos. Więc ja jestem taką, tak cały czas chodzę i układam, a Marysia chodzi i rozwala. Powtarzasz takie zdanie, to tu nie stoi. To tu nie stoi, to tu nie stało. To tu nie. Myślę, że łączy nas to, że szanujemy drugiego człowieka, bo i ja się tego nauczyłam od moich rodziców, a myślę, że Marysia się tego nauczyła ode mnie. I szanujemy też siebie. I to jest jakby, tak, myślę, że to jest chyba sprawa ostatnich lat, że ja mam takie poczucie, że ja moją siłę przekazuję swojej córce, żeby ona tą siłę przekazała dalej swoim dzieciom i że w ogóle to jest taka sztafeta takiego jakiegoś, nie wiem, joie de vivre, powiedziałabym, no, czy też sposobu życia. Ja Marysi życzę, żeby po prostu była szczęśliwa i no to już może bardziej sobie życzę, żebym miała po prostu piękne wnuki. Ale życzę też, żeby robiła swoje i żeby popełniała swoje błędy i żeby robiła w ogóle super, super rzeczy i żeby się po prostu niczego nie bała. Nie wiem, życzę mamie, żeby się nie, żeby nie hamowała. Ojej. Żeby po prostu dalej tak szła, jak idzie przez życie i żeby jej było dobrze. Wtedy ja będę też szczęśliwa. Mam takie poczucie, że przez ostatnie jakieś, nie wiem, 2 lata to jest taki moment jakiejś zmiany u nas. Jakoś jesteśmy bliżej i tak bym chciała, żeby to dalej postępowało, żeby to się tak w tę stronę... Nie, ale już bez przesady z tym zamieszkaniem razem, to już naprawdę... Co z zamieszkaniem? Nie, 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 nigdy w życiu.